Заберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь — по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко! Повезло нам, Артём! Похоже, схрон местных сталкеров! Cześć, witajcie moi kochani, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Metro Last Light wersji Redux, czyli jakiejś tam odnowionej, ulepszonej. Jesteśmy w kolejnej misji z Pawełkiem naszym bodajże. Chyba tak miał Paweł na imię. Bo tak miał na imię ten bohater, czyli Paweł, ale głowy nie dam. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Окей, ma się rozglądać za dodatkowymi filtrami, czyli będziemy to robić pewnie. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Coś tam było, jakieś pieniądze zdaje się. Pieniądze, oczywiście mówiąc pieniądze mam na myśli dodatkowe naboje, no bo naboje te, które zostały wykonane przed wojną są walutą, a te, które są wykonane już po wojnie, czyli po wielkim wybuchu, po tym jak mieszkają w metrze, są już nabojami zwykłymi. Słyszałem ja про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, w które on врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Чи доживемы? Не знаю, видишь, не знаю, коллега. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь и обходят. Нагло кто еще сделал ясно, что интересно, дивно. Jakiś pokój, ale może filtr, filtr weźmiemy. Tak jest, jest i filtr. Gdzie ty jesteś, gościu? A, tu jesteś, dobra. Pawełek, gdzie ty pobiegłeś? Gdzie jesteś, Pawełek? Powiedz ty mi lepiej, Pawełku. Tu wlazłeś. Oj, Paweł, Paweł, ty szumoinką, gdzie ty polazłeś? Zawsze gdzieś się zakręci, chłopak gdzieś się schowa, ja nie wiem gdzie. Jakaś amunicja jest. Tylko wypadałoby to do jakiegoś pistoletu włożyć, tylko jakiego? Powiedzmy, że nie chcę tej broni, że chcę jednak tą. Czy może ten był lepszy w sumie? Ten miał laser niby, nie? Może to też jest zwykły pistolet, cholera. Może miałby ktoś... No powiedzmy, że to jakiś sens ma, ale... I tutaj znaczy gdzie kurwa gdzie, stary? Nie ma czegoś takiego jak łapanie się? No dobra, nie ma, no to cofam się. Weź mi Pawełku powiedz, gdzie ty jesteś, bo ja za cholerę nie mam pojęcia. Naprawdę, nie mam pojęcia, gdzie on polazł. Tutaj poszedł, jestem tutaj. Tutaj cały czas byłeś, ja pierdziel, Pawełku, nie martw mnie tak. No co za tobą? Idziesz, nie idziesz? Stary, kurde, nie stoimy na tym deszczu, to jest radioaktywny deszcz, sam mówiłeś. Aha, on biegnie po prostu, no teraz, on czekał na mnie cały czas. Czy coś, ja nie rozumiem za bardzo, dlaczego on stał w miejscu. Gdzie przejście? A, tutaj, ta? Dobra. Czy jakieś filtry może? Проверь, нет ли фильтра. Если хочешь, смени противогаз, только быстро. Ему-то уже не понадобится. Чёртовы твари. Ох, сейчас, кажись, блюну.
Старайся идти потише. Тут, говорят, не только мутанты водятся. Конечно, настоящий коммунист в духов и остальную мистику не верит. Дивно, что гościу умарł, а nawet nie miał zniszczonej maski. No dobrze, w sumie, że zostawił nam taki ładny prezent. Tam coś niby jest, tak? O, muchy znowu. Wow. Pierwszy, jak się przestraszyłem, jak zobaczyłem to, ten cień. Serwisownia gdzie jest, powiedz ty mi, kolego? To jest serwisownia? Za dużo mi nie mówi, więc ja nie rozumiem, gdzie ja za bardzo iść, ale to dobrze w sumie. I tak bym wszystko sprawdził, więc może... Może gdy mi nie powie, to po prostu sprawdzę lepiej. Okej, jest jakaś apteczka, amunicja. Amunicji żadnej nie mamy, ale... Co to za broń? Dwulówka, tak? Tu się odjebało, bo tak troszeczkę nie ogarnąłem. Wydaje mi się, że zmarnował mi jeden nabój, tak? Weteran jakiś. Ten fajny achievementik. Najsik. Jak tu przejść na drugą stronę w ogóle? Nic więcej chyba tu nie ma, co? No to wracam do niego, zobaczymy, co on tam znalazł. Może coś też ogarnął w międzyczasie, chociaż... Co się stało? Ty w krwi jesteś? A, drobowik znalazł? Хорошая штука, пригодится. Nie słyszałeś, że strzelałem tam? Serio? Czy ty jesteś przygłupi? Jakieś stado tutaj ucieka. Pioruny, duże te pioruny są, naprawdę. Ja pierdzielę. Blisko strasznie. Przede wszystkim. Tak, Artyom, smotri, żeby dalej bez takich fokusów. Ładno. Idziemy do samolotu, póki nowych nie nabierzało. A co do samolotu? Coś tam w samolocie jest dodatkowego, czy po prostu do samolotu, bo tam coś może być? Czy może po prostu do samolotu, bo jest tam bezpiecznie? Ищи, нет ли чего годного, я прикрою. Нечего тут рассиживать. Wszystko, co się może przydać, tak? Okej, no dobra, to jest jakiś plan, tylko... Jak ja mam tam wejść? To mi powiedz lepiej, gościu. Gdzie twoje wejście? Попробуй открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошло! Ale dawaj, коп. Ta gra powinna mieć коп, to byłoby ja. Так, Артём. Место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Он был в том самолете, так? Это был рейс Майорка-Москва. То мы вертались? Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. То мы вертались тем самолетом, так? О мой боже. Черт, ты тоже видел? Co? Co widziałem? Co? Też widzisz te przebłyski? Aha, tu są jakieś zjawy, tak? Ja pierdziela, mam siarki. Chryste, co tu się dzieje w ogóle? Что за вспышка была? Спроси! Дайте площадку! Черт! Нет уже диспетчерской! Падаем! Скорость какая? Электроника вырубилась! О, господи! Все! Да что же такое? Тебе тоже не пашет! Планируй! В руки себя возьми! Давай, стой, стой! Мама! Что? Где?
Душно мне! Душно! Дым! Гарь! Дышать нечем! Душно мне! Душно! Дым! Гарь! Мама! Мама! Что? Где? Co, on postarał zmysły tam? No, Artyom, спасибо. Если б не ты, я бы, так бы и задохнулся там. Jak ten tutaj, czyli kto? Widziałeś tam jakiegoś gościa? Jak ten tutaj, czyli gdzie, jaki, kto, co? On? Tutaj niczego nie ma, perfidnie niczego. Miałem coś szukać, a tu niczego nie ma. A, ten, może o tego chodziło, co? Okej, okay, maska jakaś jest. Okej, okay, co ty tam widzisz, stary? A, demon, duży taki latający. Fuck. Strzelasz do demona? To był chory pomysł, stary. To cię pojebało. Umarł. Paniał. I tłumaczenie trochę mnie przeraża. Nie rozumiem do końca, co oni tam piszą za bardzo. Ale okej, okay, powiedzmy, że tak ma być. No, co ja mówię? Умные заразы, а мы уже почти пришли. Готовься! Со второго этажа прут! Хоть эту шматы. Справа! Дужай тутай, дужа, 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 дужа. Gin, szmato. No gdzie, co, jak, gdzie ty jesteś, stary? Powiedz ty mi lepiej. Gdzieś ty po las, a tam, dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Szybko, 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 bierzemy go. Paweł, żyjesz? Osłaniam, 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 szybko, podnoś się, stary. Ach, dobra, nie atakowali, a jednak tu atakują. Co pan tu robi? Nie kryjesz mnie, Pawełek. Pawełek, kryj mnie. Dobra, biorę apteczkę, czy tam coś. Tu mam schodzić? Kurwa, macie. Pawełek, broń mnie, Pawełek. Trzymam się, stary, trzymam się. Okej, okay, chyba tak miało być. W ogóle, jak oni marnują materiały, to wszystko... O mój Boże, to jest dziwne właśnie, że oni ratują każdego człowieka, dwójkę w tym czasie. Biorąc pod uwagę to, że na przykład w sumie... No oni tracą te materiały. Nie rozumiem do końca, dlaczego oni to robią. Призраком прошлого закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах. Иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих,
уже через час. Totalnie nie zrozumiałem, co on mówił. To chyba język rosyjski, tak? I nie kumam. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражи много? Еле ушли. В доме гнездо, у самолета. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Да. Ну, Артём, наш шанс приобщиться к культуре. Над нами большой театр. Кто из артистов жив, все тут. Дают представление. Со всего метро народ едет. Aha, czyli to jest jedyna stacja, na której są aktorzy, tak? A przynajmniej są najlepsi. No dobra, czyli to brzmi słusznie w sumie. Biorąc pod uwagę, że Rosja nigdy nie była chyba centrum występów, chyba że cyrkowych, to raczej nie są zbyt dobrzy aktorzy. Od niej do polisa dwa szaga. Ja договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это вас только что сообщили? Да, нас. Отлично, проходите. В общем, Артём, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать. И хорошо вам отдохнуть. Ну вы же понимаете, мы не можем ждать бесконечно. Ага, czyli on sobie idzie pogadać z czerwonymi, czyli z Ruskami po prostu, tak? Rosjanami. A ja mam sobie ogarnąć wszystko samemu, tak? Okej, czyli idziemy gdzieś tam do sklepu czy czegoś takiego. Jeżeli tu oczywiście jest sklep. Ale fajnie byłoby do sklepu dojść. Tutaj nie chyba, ale... Czy nie tutaj, what the fuck? Czy ja muszę tam iść, tak czy siak? Dziwny. No nie da się tu przeskoczyć, nie? Nie da się. A tu się da wejść jakoś? Nie, no też nie, what the fuck. To muszę tędy iść, nie? Teraz muszę iść... Tutaj może... A, mogłem przejść tędy po prostu, no dobra. Brzmi jak plan, koledzy. Tymczasem potrzebujemy sklepu. Gdzie jest sklep jakiś? Byśmy coś kupili, co? Chyba nazbieraliśmy dosyć monet, chociaż czy nie skupiałem się na tym. Monet, a oczywiście naboi. To jest coś do picia, więc nie pijemy. Też nie jemy, bo było co. Fajnie byłoby w tych, że zobaczyć ten taki system zbierania jedzenia jeszcze. Czy to by na pewno utrudniło grę strasznie. No jest jakiś market. Market z bronią bodajże? Nie, z lekami, tak? Albo z amunicją, dobra. I co z tą amunicją? Amunicję, okej. Czyli mogę kupić amunicję sobie. Nie potrzebuję amunicji niestety. Niestety albo stety w sumie. Czy są ulepszenia? Mogę coś sprzedać, okej. Nie potrzebujemy sprzedawać amunicji, bo może się przydać, ale możemy znaleźć jakąś broń, może co? Ryby nas nie interesują. Czy to są jakieś gitary, czy coś tam? Jakieś grzybki, to też chyba nie dla mnie. A czy mają jakąś broń może? Nie masz broni? Tak, serio? Ale ma coś takiego jak dodatki, może ma dodatki jakieś fajne. Dużo rzucania na tym interesuje, gra na tręczy też nie. Gra na zapalający też nie. Niczego z tego nie używałem, więc okej. Okay. Ty sprzedajesz broń, tak? O, dobra. Taki celownik nas chyba nie interesuje, chyba. Chyba, bo nie jestem pewien w sumie. Tłumik. Mamy tłumik, tak? Zainstalowany już. To nie jest chyba takie ważne. Czy potrzebujemy coś takiego? Chyba nie. Jakiś T-char w ogóle. Nie, ta broń jest ok, tylko wystarczyłoby ją dostosować. Średni dystans. Nie potrzebujemy średniego dystansu, szczerze mówiąc. Dostosujemy sobie. Celownik taki jest ok. Tłumik? Nie, no po co nam to? Laser mamy. Nie wiem, czy on coś nam pomaga, ale czekajcie. Aha, mogę go sprzedać, tak? Zainstalujmy go za 40. Dobra, no więcej chyba nie możemy tutaj zrobić. Mamy to, ale co to zwiększa? To jest tłumik zwykły, tak? Nie, tłumiku nie potrzebujemy, bo mamy oczywiście... Albo nie oczywiście, mamy dosyć dobrą broń aktualnie. A
Mamy też ten pistolet z tłumikiem, więc raczej mamy coś po cichu, żeby ogarnąć. Oni gdzieś tam sobie stoją w kolejce, a my mamy jakąś takie, nie wiem, ulgi czy coś? Cholera wie dlaczego w sumie. Czego wy się kurwa śmiejecie? Tańczą, nie? Nie ma napisów, nie rozumiem, co on mówi do mnie w ogóle. Czekajcie, może ustawię jeszcze w opcjach jakieś, nie wiem, dodatkowe napisy czy coś. To jest głośno, więc to nie nas, to raczej nas nie interesuje. Zamasowany physics. No dobra, niech będzie, okej. Okay. Następnym razem już będzie jak coś. Normalne napisy polskie, no nie ma niczego takiego, okej. Okay. Jasność jest dobra. Czekajcie, wezmę trochę jasność większe. Nie, dobra, bez przesady. Taka była większa, tak? Ta jest większa już, dobra. Dla mnie będzie trochę za jasno, ale dla was będzie dobrze. Najwyższa SA mogę włączyć w sumie. Dobra, włączmy auto, bo nie mam pojęcia, na czym to polega. Filtrowanie na 4 starczy bez przesady. V-sync, po co? Nie sprawiedza. Przechodzimy do следующему numeru naszej потрясающей programy. Этот человек презрел опасность, бросил вызов природе. Ухватил бога нового мира за бороду и в очередной раз доказал, что человек – венец творения. Поприветствуем нашего великого дрессировщика Леонида Бурова с его ручным ужасом нашего города. Але, оп! Czyli z tym cyrkiem to miałem rację, co? Але, оп! Fajnie, fajnie, to wytrenuj tak wszystkie, o najlepiej. Wyglądała przerażonego. Очередная убедительнейшая победа человеческого гения над мутантами. Кстати, о мутантах. Даже до нашей стадии. Coś mutanty, ale nie rozumiem, co on do końca mówi. Чёрных, страшных, пули их не брала. А кто их... Chyba zwiększę głośność o jeden. Zdaje mi się, że to będzie dobre. O jeden i to starczy na razie. Ребята с ВДНХ поняли, что заваривали чай не из тех грибов. Какая смешная, ниц не кумам. Новых мутантов как рукой сняло. Блестящий триумф. Поздравим ВДНХ! Totalnie kumam, co oni tutaj mówią. Настало время внести в наше шоу лирическую нотку. Позвольте представить вам гения камерной музыки, самородка и талантище, несравненного баяниста дядю Колю Пожарного с произведением «Мое сердце рвется к небу, но как всегда бьется о потолок и падает на дно бутылки». Аплодисменты!
Perfidnie, nie kumam, co tu się dzieje. Dlaczego oni tak długo zajmują mi czas, oglądając jakieś nie wiadomo co? Dobra, może mam gdzieś iść, co? Mam się tu przepchnąć może? No nie, poczekamy tutaj, dobra? Poczekamy tutaj na skończenie się, bo raczej tego nie skończyło się będzie. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Сегодня мне выпала честь представить на суд... Chyba jakieś, не wiem, najważniejsze przedstawienie na koniec. По обе стороны Атлантики. Самое жаркое и знойное действо современности. Наше огненное шоу. Встречаем, господа! Jakieś шоу, no nie wiem, czy jakieś takie... Najważniejsze show? Cholera wie, tak mi się coś upsrało, a cholera wie, o co chodzi. Kręcą niczym, zauważyliście ten fakt, że się ruszy ten lewy, macha niczym. Po prawej też nie, chyba. Bo że oni mają coś na sznurku, ta, i nie widać tego po prostu. Ona mu się ręka kręciła tak wokół, to jest dziwne. Totalnie kumam, co tu się dzieje, serio. Chciałem, nie wiem, mam taki dylemat, czy dawać wam słuchać to, co oni mówią, czy gadać cały czas, no bo ja totalnie nie rozumiem, co oni mówią, ale może wy rozumiecie, co? Może mi wyjaśnicie, może ktoś z was rozumie, co oni tam mówili, co oni pieprzyli, to byście mi skrócili, co tam pomiędzy tymi programami mówili. Może podajcie na przykład mi, że ta mówi mniej więcej, kiwam w coś tam na przykład, czy albo... Jesteś głupim człowiekiem, nie rozumiesz rosyjskiego, ale mogę mówić co tam chcę, bo i tak nie zrozumiesz, głupi graczu. Coś może takiego powiedzieli. A to i trzecią? Jeszcze niemnogo i ja bym zaczął obugliwać. Takie śmieszne, nie rozumiem. Że dziewczynki wciąż zażgli żarcie. Ребята, надо что-то думать. Даже не знаю. Может, огнемет попробуйте? Ну, а у нас все еще есть, чем вас порадовать, дорогие зрители. Итак, на сцене виртуоз арпеджио. Не, подожди, я Петров, не ведомо кто ходит, кто там. Любимый ученик Владимира Манилова и Мела Бэя, величайший гитарист современности, Виктор Минчук со своими фантазиями на заданную тему. Встречаем! Jezu, wygląda jak Karolak, serio, perfidnie. Dobra, powiedzmy, gdzie mam jakieś misje? Mam tu misję. Jak говорится, jeszcze немного, i serce moje nie wydrżało by radości. Nogi sami pustились by w pляс, a dusza... Ale może mamy tu iść, bo to jest strzałka. A, cały czas miałem tu iść. Фок. К сожалению, у нашего иллюзиониста кончились ассистентки для номера. Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Ну как можно, Леч, работа просто заела. На днях ждите. Альбо Матик, что ж Матик у вас с сутками, вот это дивно выглядит, да?
No to normalnie akurat, bo tutaj nie widać jakby sutków, chociaż nie wiem. Nie, jak coś to twarz, żeby patrzeć na twoją twarz, jak ty, więc guzik. One mają balony, ładne. No trochę by było potrzeba kobiety, wiecie, ogólnie. Znaczy nie, żyć ura. Kurde, no nie można tam pójść. Perfidnie, no. Nawet za karę bym może jakąś zapłacił nawet. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Хорошо, чей же разумеешь, так? Або хорошо, что значит хорошо? О, это дело. Давай, Артем, строгнем. Ух, хорошо пошла. Ай, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, неплохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка еще по одной. Давай, Артем. Так вот. Ну, да, у нас строго, да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну, да, идеология там, все дела. Ну и что? Порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Трохи хуйня, если так все делают, бо некоторые са более працовичи от иных, не? То есть файно, что все остаются ровно, но наиболее зискуют те, которые ничего не делают. Хиба, что таких ничего не делающих нема просто. И все са ровно трактовани, берут под внимание, что все делают то самое, но это невозможно, завжди же трафи лень. Станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным и помру. Так что давай. To przez całą tą część będziesz miał ideologię? Dawaj, Artyom, dawaj! Do dna, do dna! Ну вот и хорошо. Не серчай, Артем. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетер, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. Co, sprzeda nas? Kur... Z возвращением, товарищ майор. Вольно! Skurwiel. Я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего. Мы еще поквитаемся. No dobra, to dlaczego zdradził nasz Paweł i to, co musimy zrobić, żeby to rozwiązać, już w następnym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków z gry Metro Last Light. Do usłyszenia już niedługo. Pamiętajcie, że zostawić kciuka w górę, no i komentarz. Do usłyszenia, cześć!